Siemano, jestem Mamyk i w tym odcinku będę udawać 9-latka i będę się chwalił moim widzom, jak szybko edytuję. Tak skracając, to kolejny troll. Nie chcę przedłużać, a więc na ekranie macie oczywiście wyniki ostatniego konkursu. Głoście tutaj w komentarzu, pamiętaj o peczce w górę oraz subskrypcji na moim kanale. O kodzie banano w sklepie. A my co, lecimy do trolla. Ej, dobra widzowie, bo chyba najpierw musimy widza znaleźć, żeby go strollować. Ej, będę widzowie mówił takim głosem, jakby co. Halo, siemka, zagramy duo? Nie. Czemu? Tako. Ej, dobra, biorę parę z uzupełnieniem oddziału, bo tutaj nikt do mnie nie wbija. Myślisz, że mam tylko tego skina? To patrz to, biedaku. Halo, ty. To patrz. Ty, patrz plot, to. 2006. Ale co chcesz zagrać? Trójki. Zobaczysz, wykeruję ci grę. Nie, bo słaby jesteś. Nie oblaziaj mnie, bo powiem mamie. Co ty sobą reprezentujesz w tym momencie? Reprezentuję sobą Plota 2006. Gramy sobie duo tutaj, razem. A pokazać ci moje edity, super? Pokaż. Tylko uważaj, bo takich nigdy nie będziesz miał, także możesz troszkę pozazdrościć mi tutaj. Patrz to, patrz to. Oh my god, zobacz na moje. Jakieś słabe chyba, no. Bo ja jestem generalnie 2007, więc jestem troszkę młodszy, ale gdzie lecimy? Kidos! Ty jesteś Kidos! Nie! Chodź, nie płacz, lecimy tutaj. Ale ty Kidzio jesteś trochę. Nie ja! Tak ty. Ja mam 2007 roku urodzenia, a to oznacza, że... Ja mam 2006! No właśnie, więc ja mam 2007 lat, a ty 2006. Nie, ja jestem! Dobra, chłopcze, chodź tutaj do mnie natychmiast. Pokażę ci moje edity. Dla ciebie nie chłopcie, tylko... Nie. Ty, tutaj mi nie podskakuj, chodź do mnie szybko. Idę. Dobra, dobra. Ty, Plot, chodź tutaj do mnie, raz, dwa. Jak będziesz się uczył jak ja, to będziesz potrafił tak edytować, zobacz to. I co ty na to powiesz? Ale szybko. A ty tak potrafisz? Nie. No bo jakiś jesteś słaby, chłopcze. Nie, jestem lepszy od wszystkich. Takie bobasy nie potrafią grać. Ej, dobra, bo ja mam generalnie, ile masz lat? 8. Ja generalnie to mam ten, mam 6 lat. Widzisz, jestem starszy. Gdzie ty mi uciekasz tutaj? Chodź, chodź, nauczy cię edytować, chodź za mną, chodź okay. Za mną. Patrz to, patrz to, patrz to. Czy ty to widzisz? O nie! Oponenci, chłopcze, oponenci! To ja go obiłem. Oponenci zabici, chodź do mnie. Chodź do mnie, chodź. Pokaż jak ty edytujesz, w tym momencie pokazuj swoją edycję, raz, dwa. A co tak wolno? Czemu tak wolno? To jest szybko, zobacz to. Widzisz to? Najpierw musisz skoczyć z tego tutaj mostu, zobacz, jakby tutaj z tego musisz skoczyć po prostu. Bardzo dobrze. Jesteś o krok bliżej do dobrego edytowania. Ej, ty do której klasy generalnie chodzisz, jeszcze raz powiedz mi? Do drugiej. Czemu taka mała klasa? Wyżej nie mogę, bo mama powiedziała, że jestem za mały. Za mały jesteś? 136 cm. Mały, mam 2 metry i co teraz? Ja 2 metry mam. Nie, nawet mój tata nie ma 2 metrów. No wiem, ja jestem wyższy niż twój tata. Jakbym powiedział tacie, że go oblaziesz, to on by cię zjadł. Co? Ja bym twojego tutaj poskładał na 2 ciosy. Nie, bo mój tata jest dobry, a ty jesteś zły. Oj, no nie powiedziałbym tak. Jak to nie? No tak średnio bym powiedział generalnie. Co? Chodź, pod ścianę, raz, dwa. Czemu ty się jako 6-latka słuchasz w ogóle? Nie wiem, bo mi każe. Czyli jak ktoś ci każe, to co robisz? Czasiam. Chodź, idziemy dalej, dawaj. Nie chcę. Ale ja się pytam, czy ty chcesz, idziemy i tyle. A w ogóle przedstaw się, jak się nazywasz. Nazywam się Dominik. A ja Maciek. Ludzie mówią, jesteś pocionym... Maćkiem. Mam pytanie, czemu generalnie to masz taki duży level, a jesteś taki słaby w tego Fortnite'a? Bo misie lubię. Bo misie lubisz? Ja też mam misie. A, że misje, no dobra, dobra. Chodźmy lepiej tutaj szybko do strefki. Chodź po ziu. Nie, chodź tutaj do mnie. Nie, ja się nie słucham. Czemu się mnie nie słuchasz? Bo cię nie lubię. Ej, ty, młody, czemu tak mówisz? Bo mi każe. Ej, dobra, typów mamy tutaj. Oponenci! Dawaj. Dostał. Dobra, dostał. Leży chyba jeden zaraz, leży jeden, dobra. Dobrze. Zabiłem, najlepszy jestem, a ty co? Skara ci nie dam zaraz. Mam skara i ci nie dam, mam 2 skary. Nie wiezie. Mam skary 2 i co teraz? Tu jest jeden skar, widzisz? Pa, mam w dłoni, zobacz, widzisz? Pyk i drugi skar. Daj. Nie, to zginąłem. O nie! Pomóż mi! Chłopcze, do auta wsiadaj! Wsiadaj, szybko! Zginiesz! Szybko! Nie, ja umarłem!
Nie płacz, pamiętaj, będzie lepiej. Będzie dobrze. Ale w trakcie tego mogę ci pokazać, jak edytuję, jak chcesz. A ja jestem mistrzem edycji twoim zdaniem? Tak. O, dziękuję bardzo. Tak. A ja cię mogę nauczyć przecież. A ty masz jakiś Bambik ten z YouTube? Ja jestem kuzyn Bambika, Maciek się nazywam. A czy brzmi jak Bambik? Tak, trochę. Jak trochę? Ja jestem Maciek. Mów mi Maciek. Ja mogę zaraz zawołać Bambika, jakbyś chciał. No to się wołaj go. Bambik. Bambik, twój widz do ciebie. Bambik mówi, że nie chce przyjść. Powiedz, że ja go lubię. Bambik, on cię lubi. Bambik mówi, że jakbyś miał wpisany kod banana w sklepie, to dopiero przyjdzie. A ja mam ale... A masz kod banana? Banana? Banany? Nie wiem, bo wpisywałem. Ale nie wiem, czy mi nie wygasz. To Bambik mówi, że musisz wiedzieć w takim razie chyba. Ale Bambik nie ma banana w kod sklepie, on ma banano. No banano, no a co sobie myślałeś, że co jakieś banana? Ty. Ty mi tu pomieszałeś. Masz 2600 lat. Masz 2006 lat, jeszcze narzekasz mi tutaj? Tak. Dobra, dawaj, lecimy na tą miejscówkę po prostu i tyle no, co ja ci powiem. Ej, dobra, mam tutaj Mkę. Mam Mkę. Nie chcę, mam tak. Ja, czy to ty się na mnie obraziłeś chyba? Nie, bo nie chcesz zawołać Bambika. No bo słaby jesteś trochę w tą gierkę. To zawołaj go. Haha, zabrałem ci ten. Powiem mamy, to ci da bana, bo moja mama pracuje w Epic Games, prawda? Tak, wiedziałeś. No bo każdego mama pracuje w Epic Games, przecież to jest logiczne. Każdego rodzica pracuje w Epic Games. Mka do ciebie, chodź. Ale twoja mama nie pracuje w Epic Games, bo moja mama twoją mamę... Wszystko ci zabrałem. Zostań w miejscu, ja ci dam broń, okej? Ale stój w miejscu, chwilka. A zawołaś Bambika? Tak, ale da moment, czekaj, nie ruszaj się. Okej, tu są broń dla ciebie, możesz sobie wziąć je. Nie, ty to edytujesz. Nie, nieprawda, masz tam... Pa, już nie edytuję. Haha, nie masz broni. Bo ja mam lepsze i myślałeś, że jestem taki głupi? Tak. Bambik jest lepszy. Nieprawda. Zawołaj go. Dobra, ale chodź do mnie na chwilę. Nie. No nie obrażę się, no. Nie, bo nie chcesz go zawołać. Zawołam go dla ciebie. To zawołaj go, teraz. Bambik, widz do ciebie. Ty z Maciekiem gadałeś. Tak. I co ten Maciek ci powiedział? Nie wiem, on mnie wyzywa. To ja mam porozmawiać z Maciekiem generalnie. Dobra, to czekaj. Ty, Maciek! Co, Bambik? Bana masz. Bambik, nie. Nagrywasz film na YouTube? Nie nagrywam. A wiesz, że ja cię tak bardziej lubię i mam... Cześć, zapytam się Maćka. Ej, Maciek, nagrywasz teraz film na YouTubie? No, na twój kanał przecież chyba. Ej, no to okazuje się, że nagrywam i chyba będziesz na YouTubie. Pozdrawiam YouTubia, pozdrawiam Blata, siostrę i mojego kolegę, Semka. Głupi ten Bambik, prawda? Nie, on jest lepszy od ciebie i nie gadaj na niego tak. Ty, lepiej uważaj tutaj, bo ci podkę zabrałem znowu. On jest 100 razy lepszy od ciebie. Ej, ale proszę tutaj ten. Dobra, jestem. Ej, co jest grane? No, on mnie rzucił. To już, dobra, to lecę do ciebie w takim razie, ratuję cię. No i to będzie tyle, widzowie. Nie zapomnijcie jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę, jak i subskrypcję na moim kanale, bo lecimy generalnie po 200 tysięcy. Wyczekujcie 1 czerwca, ponieważ jest na co czekać. Generalnie kanał się zmieni o 180 stopni. No i siemaneczko!